kolejnej terapii. Czuję się wspaniale, kochani. Mario i reszta zespołu, dzięki. Marii z zespołu. Terapii Marii z zespołem. O Boże. No to w takim razie teraz będzie język polski. Jest taka piękna pieśń, która nazywa się Żar. Została ona skomponowana przez panią Monikę Żelazek. Jest piękną pieśnią. Tak, jest A-moll i G-dur. Także to są te same akordy, które przed chwilą by brzmiały, tylko troszkę w innym ustawieniu, więc może to być troszeczkę jakby nowe dla nas, dlatego sobie pozwoliliśmy na tę pieśń. Po polsku roznieć sobie żar. Ta piosenka jest właśnie o rozniecaniu sobie żaru. Przy walce z chorobą to jest bardzo ważne, prawda? No bo jednak w pierwszej chwili, jak dostajemy diagnozę, to no to opadają nam ręce. Opadają nam siły, opadają ręce, opada wszystko, prawda? Już nie mamy siły. Nie mamy siły się podnieść, nie mamy siły wstać. No i wtedy pytanie, czy mamy w sobie ten żar, żeby go rozniecić, rozpalić, czy może mamy osoby, które pomogą nam w tym. My też tutaj się spotkaliśmy właśnie po to, żeby troszkę się do tego żaru dzisiaj przyczynić. Żeby ten żar miał troszkę lepszą podpałkę, tak? Żeby ten ogień miał lepszą podpałkę. Jesteś taką podpałką dzisiaj. Tak jak potem wszyscy występujący i wszyscy organizatorzy są to taką podpałką, prawda? Oj, przepraszam, znowu walę w mikrofon. Dobrze. Znowu sobie przejdziemy instrumentalnie. Od A-moll zaczynamy. Drzwi, znieć w sobie żar.
Brawo, kochani, brawo, brawo. Maria Majeran z zespołem. Proszę Państwa, dziś z zespołem dwa razy większym niż standardowo. Dokładnie. Nasz zespół zyskał dzisiaj wspaniałych członków. Wspaniale się grało. Ja myślę, że zagramy ostatnią piosenkę tak na zakończenie, tylko zobaczymy, jak tam chwyty, czy nasz zespół pociągnie z nami. Czy będzie dzisiaj trochę markował na rybkę. Zdarzało się mi czas.